Witam w kolejnej części poradnika. Zajmiemy się opisem skryptu Patrol, który kiedyś tam pisałem. Zobaczymy, co się tam zmieniło. Raczej nie za wiele, bo to było robione gdzieś w wersji 4.5. Teraz jest wersja 5.3. Z tego, co patrzyłem, to zmian wielkich nie było. I przejdziemy do tego, że będziemy dokładnie tłumaczyć to, w jaki sposób działa ten skrypt. Dobrze, na początku już nie będę omawiał tej części, bo tutaj jest wszystko wiadomo, klasa Patrol od MonoBehavior, po prostu to jest standard, bo to jest nazwa naszego skryptu. Znaczy musi być to samo, jak musi mieć tą samą nazwę co nasz skrypt, inaczej nie będzie działać. Tutaj może być praktycznie parę rzeczy, zależy od czego będziemy tutaj, z czego będziemy korzystać. Tutaj mamy MonoBehavior, bo to jest standardowy skrypt. W większości przypadków będzie się on tutaj dołączał, jeżeli będziemy po prostu tworzyć sam skrypt. Skrypt jest oczywiście w C#. Żeby już tutaj ominąć tworzenie jakiegoś tam pliku w Javie, w JavaScriptie, to przechodzimy dalej. Tutaj mamy pola publiczne. Tutaj po prostu zastosowałem pola publiczne po to, żeby w razie czego można było poustawić. Tutaj patrol wrzucimy sobie do naszego obiektu ninja. I jak widzimy, tutaj mamy patrol points, czyli nasze punkty patrolowe, do których będzie zmierzał nasz ludzik. Dalej mamy movement speed, czyli prędkość, z jaką będzie się poruszał. Jeżeli będziemy wpisywać w C# public, to będzie się to wszystko tutaj pokazywać jako pole. Do uzupełnienia tutaj pole prywatne current point, tylko po to, żeby nasz program wiedział, który mamy obecnie punkt. Nie musi on być wrzucany tutaj, więc pole prywatne dostępne tylko w tym skrypcie. Będę tak przełączał czasami w jedną, w drugą stronę, dlatego dobrze by było zobaczyć albo zapauzować, jeżeli trzeba coś doczytać. Dobrze. Tak. Public transform. Transform to jest po prostu położenie. Znaczy, transform to jest jedna z tych rzeczy, które mamy dołączone do naszego obiektu, czyli pozycja, rotacja i skala. Pozycji nie trzeba tłumaczyć, to jest po prostu długość, szerokość i długość, wysokość i szerokość, z której będziemy korzystać tylko z X i Y, czyli z długości i wysokości, czyli położenie po prostu naszej postaci w świecie. Dalej mamy rotację, czyli obrót postaci. Jeżeli po prostu tutaj pozmieniamy, to akurat przy dwuwymiarowej to słabo widać. Dobrze by było tutaj zostawić wszystko na zero, żeby była postać akurat w tej osi, co trzeba. Jeżeli na przykład będziemy obracać względem osi Z, to będzie się po prostu obracać dookoła. W innych przypadkach, przynajmniej w przypadku takim, że będziemy robić grę dwuwymiarową, to różne dziwne rzeczy można robić korzystając z tego. Chociaż bardziej przydatna ta rotacja jest przy grach trójwymiarowych, ale też będziemy często z tego korzystać.
Skala, czyli po prostu wielkość naszej postaci skalowana do jakichś tam rozmiarów mniejszych czy większych. Tutaj zrobiłem na 0,5, żeby była trochę mniejsza ta postać, bo ona była taka. Tutaj 0,5 zostawię, żeby było widać po prostu, jak będzie przechodzić przez pojedyncze punkty. Dobrze, move speed, czyli prędkość naszej postaci i current point, który będzie mówił, który akurat w którym punkcie się znajdujemy. Dobrze, w starcie mamy transform position, czyli pobieramy, ustawiamy. Jeżeli jest po lewej stronie, to ustawiamy naszą pozycję, czyli jeżeli jesteśmy tutaj w środku ekranu, to możemy ustawić sobie jakąś inne położenie, tak jak tutaj mamy 0, 0, 0. Przestawimy trochę. Na przykład tutaj mamy już tutaj inną pozycję i chodzi tutaj o to, że po lewej stronie przypisujemy jakąś wartość do tej pozycji, którą będzie pierwszy punkt patrolowy. Zaczynamy zawsze od zera. Jeszcze wracając do tego, transform jest tablicą, więc będzie mieściło w sobie wiele jakichś pozycji. Więc numerację zaczynamy od zera, czyli naszym pierwszym punktem patrolowym będzie nasza pozycja wyjściowa. I ustawiamy nasz punkt, w którym się znajdujemy, na 0. Jeżeli to zrobimy, wtedy będzie wiadomo, że tutaj znajdujemy się w pierwszej pozycji i tutaj, że jesteśmy też na pierwszej pozycji i to będzie nam potrzebne dalej do przechodzenia do kolejnych punktów. To jest po prostu zmienna, a to jest przypisanie naszej pozycji. To wszystko mamy w starcie, czyli to wszystko robimy na samym początku, kiedy włączamy naszą planszę. Dalej mamy update. W update, tak jak robimy sobie jakiś update systemu czy coś, to po prostu uaktualniamy nasze wszystkie dane. Update działa co klatkę chyba, czy coś takiego. Bo jest jeszcze fixed update, ale to na razie nie jest potrzebne. W update'cie mamy po prostu to, co będzie się dziać podczas działania naszego programu, czy też gry. W update'cie będziemy sprawdzać co klatkę, czy nasza pozycja jest równa naszej pozycji z pierwszego, czy tak, na początku będziemy mieli pierwszy patrol point, czyli pierwszy punkt patrolowy. Sprawdzamy, czy nasza pozycja jest równa pozycji tego pierwszego punktu patrolowego. Jeżeli jest, to powiedzmy, że na razie tego nie ma, bo to jest dodatkowo. Ale jeżeli dotarł do danego punktu patrolowego, to wtedy przechodzimy do kolejnego punktu patrolowego. Czyli jeżeli jesteśmy na przykład w pierwszym punkcie patrolowym, to przechodzimy do drugiego. Można tutaj zrobić na przykład
To jest dokładnie to samo, czyli po prostu dodajemy do naszego poprzedniego current pointa jedynkę, czyli przechodzimy do drugiego punktu patrolowego. Ale to dosyć długo się pisze, dlatego można po prostu dwa razy plus, to tak samo działa. Dalej sprawdzamy, czy nasz current point jest większy albo równy długości naszych patrol pointów. Sama długość to po prostu zlicza, ile elementów jest wpisanych do naszych patrol pointów. Tak, jeżeli tutaj będziemy mieli na przykład size, czyli wielkość 3, mamy tutaj trzy elementy, które trzeba uzupełnić. I po prostu zwraca nam tą wartość 3. Czyli jeżeli nasz punkt będzie więcej niż, będzie wychodził poza tą skalę, trzeba obsłużyć ten wyjątek. Więc nadajemy z powrotem punkt 0. Można tutaj pokombinować jakieś inne rzeczy, powstawiać, jeżeli chcemy wrócić do jakichś, nie wiem, do poprzednich, to też można to zrobić, albo można losowo sobie poszukać jakichś patrol pointów. Dalej mamy transform position. To zawsze jak mamy po lewej stronie jakąś zmienną, czy też część jakiejś funkcji, czy czegokolwiek, to po prostu po lewej stronie to przypisujemy wartość tego, co jest po prawej stronie. Trochę odwrotnie jak w matematyce, albo w ogóle inaczej. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Tak, vector 2 move towards. Powinienem powiedzieć vector tu, ale vector drugi idź w kierunku. Przekładając na polski. Po prostu pokazujemy, w którym miejscu jesteśmy. Patrol point, do którego idziemy. I dalej. Dajemy move speed. Tutaj się wkradł błąd. Mamy po prostu naszą prędkość i mnożymy razy time delta time, żeby to wszystko chodziło w miarę gładko. Link do tego skryptu podam pod filmem, żebyście już nie musieli tego przepisywać wszystkiego. I to, co zakomentowałem. Transform local scale to jest po prostu zmiana naszej skali. W stosunku do tego, co mamy już wyświetlone. Czyli jeżeli chcemy zmniejszyć na przykład skalę o jakiś jeden punkt, czy tam jakąś inną wartość, to po prostu z tego korzystamy. Tutaj jest wykorzystane to w innym celu. To jest zrobione po to, żeby odwrócić naszą postać w danym kierunku. Powiedzmy, że chcemy, teraz dodaliśmy nasz skrypt, po prostu przeciągnęliśmy go na naszą postać. Powiedzmy, że chcemy mieć tylko dwa punkty patrolowe. Zróbmy sobie jakieś dwa puste obiekty. Niepotrzebnie jeden w jeden wszedł. Powiedzmy, że to jest punkt pierwszy. Jeszcze raz.
To jest punkt drugi. Tutaj możemy kliknąć sobie na kłódkę, żeby przytrzymać naszą postać. I może jeszcze nie. Weźmiemy ten punkt, ustawimy sobie na 0,5, 0,5. Może tego punktu nie widać. Możemy sobie go nawet do niego wziąć, stworzyć. O. Powiedzmy, że zrobimy 0,1. Zrobimy mu jakiś powiedzmy, że będzie tak. Tutaj dodaję po prostu jakieś dwa obiekty trójwymiarowe. Też zrobimy 0,5. Dobra, tutaj przesadziłem lekko. A, to nie w tym miejscu zrobiłem w ogóle. Dobra. A tutaj cofniemy po prostu jakąś wartość. Te trójwymiarowe kostki są tylko po to, żeby zaznaczyć, od którego do którego punktu będzie iść nasza postać. Nasza postać nie ma żadnych fizycznych właściwości, dlatego będzie chodzić po linii prostej, nieważne co będzie miało na drodze. Dlatego jeszcze raz zaznaczymy, żeby przytrzymać naszą postać. Mamy punkt pierwszy i punkt drugi. Zrobimy jeszcze na 4 naszą prędkość. Zobaczymy, jak to będzie działać. O. Tak jak widać, odbija się i zmienia nasz kierunek. Chodzi do tyłu, dlatego trzeba będzie na początku ustawić nasz skrypt, który działa w ten sposób, że odwraca po prostu skalę. Ale to już można własnymi siłami zrobić. Myślę, że wytłumaczyłem tyle, na ile trzeba było. Jeżeli jeszcze coś by było takiego do wytłumaczenia, to bardzo chętnie pomogę. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu. Możecie skomentować, dać łapkę w górę albo w dół. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić przez stronę na Facebooku. Wystarczy, że w wyszukiwaniu wpiszecie Simon Goldbert i będziecie mieli mój profil. Możecie dodać mnie do znajomych. Ja chętnie odpiszę, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania. Lub możecie się skontaktować do mnie przez aplikację Discord, którą możecie albo ściągnąć, albo po prostu online zadzwonić. Do mnie to jest praktycznie to samo co TeamSpeak, Skype i takie inne rzeczy, tylko po prostu możecie to zrobić online. Link do mojej grupy na Discord możecie tutaj nawet pisać w czacie i do Facebooka będziecie mieli w opisie.
Ewentualnie właśnie, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś o programowaniu, innych rzeczach, jeżeli będziecie mieli z czymkolwiek problemy, możecie do mnie pisać w każdej chwili wolnej. Odpiszę. I zapraszam do nowych filmów, rekomendowania i napiszcie, co następne mam nakręcić, z czym wam największe problemy sprawia Unity, programowanie. Postaram się umieścić to w kolejnych filmach.